Siemanko, witamy na naszym kanale. Dzisiaj zaczynamy tak od tyłu, czyli najpierw, że tak powiem, jak widzicie, nabijam kulkę na haczyk. Konieczne jest wiertło. Patrzcie, widzicie, dziurka zrobiona, czyli problemu ze zwierceniem nie było. Tu mamy igłę do przeszywania kulek. Cyk. I tu zakładamy zestaw. I tutaj Wam pokazałem produkt końcowy, czyli kulkę proteinową, którą sami dzisiaj zrobimy. A kulki, Wam powiem, są bardzo, bardzo aromatyczne, bardzo, bardzo tanie i co najważniejsze, tak banalne w zrobieniu, że każdy z Was może je zrobić. A dzisiaj Wam pokażę, jak. Możecie właśnie zobaczyć już gotowe kulki, jak sobie leżą na dnie szklanki i się prezentują. Te akurat zrobiliśmy o smaku orzecha laskowego. A tutaj gotowe nasze kuleczki, zobaczcie. Wszystko przygotowałem już wcześniej, żeby Wam zademonstrować, że można. Te mam, jak wspomniałem wcześniej, te co są w szklance, orzech laskowy. Tutaj mam czosnek. Tutaj mamy tutti frutti. Brawo, to jest dokładnie to. Czyli od samego początku. Najpierw składniki, które potrzebujemy. Mąka kukurydziana 150 g. To zobaczcie, jest mąka kukurydziana, żeby nie było ściemy. Mąka pszenna 100 g. Mąka sojowa odtłuszczona 100 g. Tutaj jeszcze mamy pusty kubek akurat do mieszania. Mąka rybna 100 gram, nie, 50 gram. I grysik 100 gram. Do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze dwa jajka. No i zapachy, czyli aromaty, które będziemy chcieli uzyskać. I tutaj pole manewru mamy bardzo, bardzo wielkie. Powiem Wam szczerze, że tutaj zrobiłem piernikowe, jeszcze Wam nie pokazywałem ich. To była pierwsza partia. No powąchajcie, powąchajcie, no zobaczcie. Tak wyglądają właśnie te kuleczki. Aromaty tutaj mam przygotowane. Do tego jeszcze potrzebujemy jeden z konserwantów, bo tych kulek mrozić nie będziemy. Ale możemy wybrać teraz albo konserwant kupiony typowo w sklepie wędkarskim. Swego czasu pamiętam, że były takie i mieliśmy, używaliśmy. Albo użyjemy konserwantów naturalnych. Jakie możemy wykorzystać konserwanty naturalne? Jak dobrze wiecie, konserwantem naturalnym jest także cukier, a w postaci na przykład miodu. Czyli możemy do naszych rozbitych jajek dodać miodu i wtedy już mamy jeden z zapachów do kulek, czyli miód. Lub ja używam akurat gliceryny paszowej. Tutaj mam 99,5%. Gliceryna jest to słodzik, taki bardzo, bardzo słodki. Podają go bydlętom do jedzenia, by im bardziej smakowało i tam przeciw jakimś chorobom to też tam działa. Nie wnikam w to, co testowałem. To na swoich kulkach, jako jeden ze składników konserwujących, nawet się nadaje, więc możemy go wykorzystać. A co najważniejsze w tym wszystkim jest, czyli w tej glicerynie i w tej miodzie, naturalne. I teraz Wam muszę coś powiedzieć, bardzo ważnego. Ile razy żeście brali kulki kupne do ręki i żeście wąchali tam jakiś, powiedzmy, zapach rak czy coś tam GLM i Wam się wydawało, że za dużo czuć w niej chemii? Tak, panowie, musimy to przyznać, że nie wszyscy używają producenci naturalnych konserwantów i wtedy tą chemię czuć. I dużo też wędkarzy twierdzi, karpiowych, że jak czuć tą chemię, jak my ją czujemy, to i nasza ryba, którą chcemy złapać, też to wyczuje. Więc ja jestem za naturalnymi konserwantami. Jeżeli te kulki mają tam żywotność po tym konserwancie 2-3 miesiące, to wtedy musimy je zużyć lub pomrozić, ale my będziemy je testować i podejrzewam, że do cały sezon nam wystarczy. I dlaczego te kulki robimy tak? Odpowiedź szybko i one tak się nazywają według mnie haczykowe, bo je robimy bardzo dokładnie. Staramy się uzyskać z jednej porcji naszej masy przygotowanej do robienia kulek 4-5 zapachów, żeby mieć właśnie dwie takie paczki jednego zapachu. I wtedy co mamy? Podejrzewam, że jak to są, będą tylko używane
jako kulki haczykowe, to nam wystarczą w 100% na cały sezon. Bo jak zrobimy tego z wszystkich smaków po dwie paczki, to będzie z tego z 30 paczek. Jeszcze najlepsze to jest w tych kulkach to, że możemy łamać zapachy. To wszystko tutaj zależy od nas. Są to kulki twarde, tak, i w 100% ze składników naturalnych. Nie wiem, ile chemii jest w samych zapachach, ale tego już nie jestem w stanie sprawdzić. Chodzi mi o aromaty. Więc zaczynamy mieszanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, mąka kukurydziana, mączka rybna, grysik, mąka sojowa odtłuszczona, może być i tłusta, to tam my akurat takie używamy, ale możemy, i mąka pszenna, jeżeli ktoś ma tortową, też może być. Składniki wszystkie dokładnie wymieszamy. Wiecie, tyle razy mieszacie zanętę, że wiecie, jak się to dokładnie robi. Jak widzicie, składniki wszystko dokładnie wymieszane. Teraz jedziemy z jajcami. Tu je rozbijemy jak normalnie prawdziwi ludzie. Na tą ilość naszego przygotowanej paszy zanęty daje 2 jajka. Można dać 3. Niektórzy wędkarze mielą też skorupki. My tego nie użyjemy. I do tego dodajemy, ja mówię w tym naszym przypadku, ja mówię gliceryny. Może być też miód, może być też konserwant kupiony ze sklepu. Do naszego kubka na sam koniec, prawie na sam koniec, dodaję jeszcze barwnika czerwonego. W moim przypadku, bo akurat lubię ten kolor. Jeżeli chodzi o barwniki, możecie użyć jakiekolwiek chcecie. Zielone, żółte, wszystko zależy od Was. Tylko, że do naszej całej paczki będzie, czyli 4 rodzajów smaku, będzie jeden kolor. Musicie o tym pamiętać, chyba że se to podzielicie na pół. To już według własnego uznania. My robimy kolor czerwony, chociaż nie do końca potem wyszedł taki bardzo czerwony, bo dużo nie dodałem, bo jak zauważycie, wyszły takie właśnie kremowe lub takie brązowo-warte, że tak powiem. Ale dodamy więcej barwnika, próbujemy teraz uzyskać kolor bardzo, bardzo czerwony tych kulek, żeby troszkę się wyróżniało od tamtych naszych pozostałych. Czyli dodamy. Barwnik jest też naturalny, spożywczy, więc tu chemii znowu nie używamy. Teraz tego nie musicie robić. My dajemy specjalnie teraz, na początek, jeszcze mieszając z całymi składnikami, aromat truskawki, jak widzicie. Po co to robię? Robię to po to, że chcemy złamać smaki truskawki z. Truskawki z, czyli zrobimy sobie 4 razy truskawkę z na przykład czosnkiem, czy z na przykład rybą. Czyli główny składnik nasz będzie truskawkowy, a potem będziemy łamać smaki, żebyśmy mieli taki, że tak powiem, inny wybór niż tych smaków, co już mamy zrobione. Albo jeszcze trochę, a niech mają, a niech jedzą, to mówię, nie? Dokładnie to wymieszamy, te nasze żółtko, te nasze białko, te nasze składniki. Wszystko dokładnie wypyrlać. I wlewamy do naszego ciasta. Następny etap, dokładnie wymieszać. Ta sama sytuacja jak z zanętą, czyli musi to być dokładnie wymieszane. Jeżeli ciasto mamy trochę za suche, możemy dodać albo wody, albo jajka, albo właśnie naszego aromatu. Ja wykorzystam aromat. Ciasto, jak widzicie, już dostaje naprawdę koloru, już jest wymieszane. Musimy uzyskać konsystencję takiej twardej plasteliny. Jeżeli Wam to ciężko idzie i czujemy twardą plastelinę, znaczy, że nasze ciasto już jest prawie gotowe. I zobaczcie ten kolor, zobaczcie, jak to wygląda, a najgorsze jest to, że Wy nie możecie poczuć tego zapachu tej naszej truskawki. Bo Marcin, jak nagrywał, mówi, ale to wonio, chłopy, ale to wonio. Tu mam przygotowany worek, tu nasze ciasto, żeby przesiąkło fajnie, żeby sobie tak pracowało razem. Na razie to zostawimy na 10-15 minut w worku, a dlatego w worku, żeby to ciasto nam za bardzo nie wyschło. Bo już je mamy na tyle przygotowane, że jest dobre. Szybko minęło 15 minut, nie? Dla Was tak, my musieliśmy iść się z Marcinem kawę napić, żeby te 15 minut minęło. Nasze ciasto, zobaczcie, jest idealne. Idealne.
Już nie wspomnę o zapachu, bo jest idealny, truskawkowy. I czuć też tak po trochę, czuć też jak będziecie robić sami, że po prostu tu jest, te mąki są, tak? One będą coś tam czuć. Ale zobaczcie konsystencję tego ciasta. Zobaczcie, chodźcie tutaj. Bardzo dobrze się skleja. Bardzo dobrze. I wtedy formujemy sobie kuleczki. Możemy to zrobić rollerem lub sami w palcach. Tak, panowie i panie, tutaj musicie zwrócić szczególną uwagę na to, żeby te kulki bardzo dobrze wykulać. Zobaczcie. O co chodzi? Te kulki używamy na haczyk, łowimy na nie ryby i chodzi o to, że na każdą kulkę, przynajmniej teoretycznie, łapiecie karpia. To nie są kulki zanętowe. I starajcie się robić je bardzo dokładnie. To już jest ostatni etap, czyli wykulałem już wszystkie, czyli całe ciasto. I teraz etap najważniejszy, czyli nie robimy tych kulek tak jak zawsze, czyli gotujemy, tylko my je będziemy prażyć w piekarniku. Będziemy je prażyć, żeby one fajnie nam wyschły. Tu ustawiamy na z obiegiem i na 100 stopni gdzieś około 2 godziny. Po 2 godzinach tych kulek jeszcze nie wyciągamy. Zostawiamy je, aż one sobie fajnie wyschną, bo tam temperatura jeszcze zostanie. A potem wrócimy do filmu i wam powiem, co dalej. Teraz już na sam koniec zostawiłem kulki na całą noc. Czyli 2 godzinki w 100 stopniach się prażyły, piekły, białko się ścinało, żeby to nam wszystko było tam pyszne, dobre. I zostawiłem je potem na wyłączonym piekarniku na całą noc. One wtedy jeszcze bardziej wyschną. Co też nam wtedy gwarantuje, że te kulki nam się nie zepsują. Teraz moment otwierania. Zobaczcie, to jest etap końcowy. Kulka twarda. Cały sezon, że się jeździ na ryby, to nie wmawiajcie mi, że nie macie pudełek po białych robakach. Zamiast je w krzaki albo do śmietnika, to pudełka warto zbierać, wymyć i wtedy właśnie zimą możemy zrobić taki coś, że wrzucimy kuleczki i tutaj zrobimy jeden z zapachów. Tu użyję zapachu, zobaczcie, tutaj mam czosnek przygotowany, dokładnie czosnek, bardzo mocny. Zaleję to czoskiem. Kulki są bardzo, bardzo wyschnięte, więc po 2-3 dniach one cały ten czosnek wsiąkną w siebie. Czosnek cały, jak mówiłem, wsiąkną w siebie, będą czoskiem pachniały. Teraz to wszystko wymieszamy, bez strzelania kulkami po podłogach. Wymieszamy, one teraz zostaną taki oleisty, widzicie kolor. Za 2 dni to zniknie, wszystko będzie w kulkach. Te jedne zrobiliśmy czoskowe, jak byście widzieli, drugie zrobimy na suchym atraktorze. Mamy kulki truskawka, jak żeście zauważyli, i też truskaweczki. Truskawka dosypiemy suchej. Wtedy mamy jeszcze większą pewność, że te kulki nam się nie zepsują. A teraz mamy typowo truskawka, truskawka. I to już naprawdę, naprawdę jeden z ostatnich końcowych etapów, czyli zamykanie naszych pudełek i odkładanie aż do wiosny. Te akurat sobie zrobiłem kuleczki o smaku ryby, czyli złamana truskawka z wędzoną rybką. I teraz tylko czekamy na wiosnę. Nam się udało uzyskać 7 paczek takich po białych robakach. 7 paczek kulek haczykowych, tonących. Każda paczka o innym smaku. Tutaj teraz sobie pomyślcie, ile kosztuje paczka kulek w sklepie. Za tą paczkę kulek możecie mieć 7 paczek, jak nie więcej, kulek własnej roboty. Z satysfakcją dużo większą, jak się na nie złowi rybę. I o własnych smakach. Życzę powodzenia, udanej pracy. Nie bójcie się tego, to nie boli. Jak wam raz nie wyjdą, oglądajcie dokładnie filmik, za drugim razem wyjdą dużo, dużo lepiej. My też tak mieliśmy. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału.
bo może się przekonam do tego, żeby jednak te pop-upy zrobić i film opublikować. Tak wyglądają gotowe nasze kulki. Możecie się przyjrzeć. Kolory zrobiliśmy różne, od brązowych, po jasnych, po żółte, aż po bardzo, bardzo czerwone. Mamy smaków tutaj od czosnku, po truskawkę, po wanilię, aż po rybę. Trochę nam tego wyszło. Widzicie, to jest na cały sezon. Najlepsze to jest w tym, że te kulki już mają 2 tygodnie. I co? Jak możemy się nim dokładnie przyjrzeć? Nie ma śladów pleśni i psucia się. Czyli kuleczkom się nic jak na razie nie dzieje. A nie były ani razu ani w lodówce, ani w zamrażarce.